chycić za udko. Tak. Nie? Jest... Chciałoby się, nie? A to jest taka propozycja, wiesz co, dla takich dziewczyn minimalnych zupełnie, które na przykład właśnie nie chcą właśnie falbandruków, kwiatów, koronek i cudów. Prościusieńka sukienka, ale jest bardzo ciekawym rozwiązaniem, bo tak, ona jest na stałe tutaj z wszytym takim panelem i tutaj widzisz, ma na stałe takie zakładki, które spełniają też funkcję zaszewki i tak samo mamy to przeniesione na dół. Czyli bardzo fajnie nam podkreśla biust i troszkę właśnie ma ten, może nam tuszować ewentualnie jakieś tam brzuszki i tak dalej. Schabowego. Na przykład. I tutaj też możemy ją sobie związać z tyłu. I warto też pokazać, że tu jest taka niespodzianka, duży rozpierdak z przodu. On właśnie jest fajny, bo on jest taki niespodziewany, bo on jest fałdy schowany, więc dokładnie. On się będzie pokazywał w ruchu tak naprawdę dopiero. Dla mnie najgorsze są te takie rozcięcia na tych takich tkaninach, takich rozszerzonych i masz takie, wiesz, to takie, nie? Znaczy to jest bardzo niekomfortowe po prostu. Tak, tak? No bo i, wiesz, często wygląda to bardzo tanio też. Oczywiście. Tak nachalnie, i, wiesz, tak, nie? I właśnie o to chodzi, że to nie jest sexy, to jest po prostu wulgarne. Tak. A to już jest sexy, bo to jest takie coś niespodziewanego. I tutaj jest też ta sama sytuacja, bo to była inspiracją też taki trochę etniczny styl. To jest taka bardziej japońska estetyka. I tutaj też możemy sobie związać ten pas z przodu. I wtedy nam to nawiązanie jest bardziej czytelne, tak? Robi się takie już bardzo kimonowe rozwiązanie, nie? Czyli taka bardzo, bardzo minimalna sukienka, ale w bardzo ciekawym takim geometrycznym kroju. Tkanina też jest, to jest taki szyfon woskowany, czyli on jest bardzo cieniusieńki. A, bo właśnie zastanawiałam, co to w ogóle jest. Tak, to jest jakby jakość taka szyfonowa, czyli bardzo cienka, ale przez woskowanie ona jest kryjąca. Tak. I nie wymaga właśnie podszewki, pięknie się układa na ciele. Ono ma takie wykończenie, to woskowanie daje takie wykończenie trochę ala skórzane, moim zdaniem, że troszkę można pomyśleć, że to jest taki, taka właśnie lekka taka skóra. Bardzo ciekawa tkanina, fajnie się nosi. No i to co zawsze, wygodna, bardzo sukienka, robi wrażenie, ale taką raczej oszczędnością środka. Tak. No i na pewno właśnie to, co powiedziałam, jak ją ubrałam, że świetna też na taką, takie wysokie temperatury, jak są, to jest bardzo chłodna w dotyku, nie ma też podszewek i tak dalej, jest taka lekka po prostu. I wiesz, co jest super, o czym zapomniałam powiedzieć, że to jest w ogóle sukienka na milion sylwetek. O. Bo zobacz, przez to, że ona ma tutaj to złamanie, to tak, w kobiecej sylwetce podkreśla to, ale w sylwetce prostej właśnie tworzy tak naprawdę, tak? Tutaj to wyprzyjnie tworzy nam trochę kobiecą sylwetkę, do czego niby tam gdzieś tam dążymy, tak? Żeby tą klepsydrę uzyskać. Tak. Jeśli mamy coś, jakieś boczki, brzuszki i tak dalej, to też nam wszystko fajnie zakryją te marszczenia. Tak. Ale jest to sukienka też nieobfita. To jest taka moja propozycja, wiesz, wiele kobiet też ma taki problem z tymi dołami, że na przykład nie chcą aż takiej dużej sukni. Wolą coś takiego bardziej do sylwetki. Ja unikam bardzo dopasowanych fasonów, szczególnie na lato, bo dopasowane fasony też ze względu na wizualnie też nie jestem fanką, ale wiesz, chodzi też o tkaniny. One muszą być szyte z tkanin z elastanem. Tak. Tkaniny z elastanem są bardzo nieprzyjemne do ciała i jeszcze jak dostaną trochę potu, no to już jest tragedia. I latem po prostu w takich tkaninach się pocimy i nie wyglądamy fajnie. I to jest... To nie są tkaniny na lato. Tak. Do rajstop zimą, koszulka bardzo proszę, tak? Ale latem, no ja nie jestem za tym. Więc ona jest takim właśnie optymalnym rozwiązaniem, wiesz, trochę od sylwetki, ale bez przesady. Więc jak na przykład mam takie klientki, które szukają czegoś bardziej klasik, ale jednak troszkę awangardowego, no bo po to przychodzą do mnie, a nie idą do salonu. To właśnie proponuję im tą sukienkę i rzeczywiście ona się gdzieś tam wpisuje w taką potrzebę po prostu. Tak. No mnie się strasznie ten materiał podoba, zresztą też się chyba to lajkowałam właśnie na Instagramie, bo naprawdę daje takie złudzenie takiej lejące się takiej wody, to też takie właśnie azjatyckie, takie coś tam, coś w tym stylu. Jednocześnie to nie jest ta sztuczna skóra i to nie jest takie tanie i chczowate po prostu, nie? No i to ta jej lekkość, to jest niesamowicie wygodna, nie? Tak. Ona jest taka niewyczuwalna, taka właśnie jakbyś koszulkę sobie założyła na siebie. Tak. A wygląda bardzo elegancko, no to jest to wykończenie, tak? To jest to właśnie takie satynowanie. Każda tkanina jakby, każda jakość tkaniny też ogromny wpływ na odbiór jej ma właśnie wykończenie. I w procesie w ogóle produkcji tkanin, jakby wykończenie jest na samym końcu. Możemy coś wykończyć na tempo, na surowo, a możemy właśnie na przykład lekko satynować tkaninę, co ją zawsze trochę uszlachetni. Tak. I to jest super rozwiązanie w tkaninach do rzeczy wizytowych. Tak. Bo w codziennych może niekoniecznie, tak? Wtedy szukamy takiego po prostu, tak jak w tej bluzce, zwykłego takiego wykończenia matowego. Natomiast ja też nie jestem fanką super satyny, to jest taka właśnie fajny kompromis, bo ona jest lekko satynowana, tak? Czyli
ma odrobinę tego błysku, no ale się nie świeci. Ma trochę surowości, to jest to słowo właśnie, tak, nie? Że tak. Ta surowość. No bo satyna, no to... Satynki. Bez przesady. Wiesz, ja wiem, co myślisz. Wszyscy wiedzą, co myślisz. Ja znam twoje zdanie o satynie, ale wiesz, nie, no nosisz jest... koszulkę tak, satynową. Tak, tak, jako tak, element tak, do czegoś przełamany z czymś, na przykład koszulka satynowa ze skórą, tak, ze swetrem na przykład, czyli z czymś, co jest edgy właśnie, tak, zupełnie inne, jest super, faktury, tak, nie? Ale jeśli masz tylko na sobie satynę, tak, i jeszcze wieczorowy make-up, i jeszcze jest niedopasowana, bądź za ciasna, bądź po prostu coś tutaj jest krzywo szef, albo coś. No na satynie po prostu, znaczy trzeba sobie zdać sobie sprawę z tego właśnie, że na satynie wszystko widać, wszystko. Gładkie jeszcze, tak, i jasne, tak, widać wszystko, wszystko, po prostu. Jeśli ktoś nie ma z tym problemu, to spoko. Tak. Ja dziękuję. Natomiast to jest świadomość z tego, co się człowiek pakuje, nie? Tak, dokładnie tak, dokładnie tak. Właściwie taka klasyczna, lata 60. Wiem, że uwielbiasz te klimaty, ja tak samo po prostu kocham, to ci tak pasuje w ogóle niesamowicie. Też mamy cztery kliny, masz szczelnie pod szyją i to jest taka ciekawostka, że mamy taką stójkę, która jest tak naprawdę, pokaż tył, odwróconym kołnierzykiem. Czyli jakby z tyłu wygląda to i to jest dokładnie odwrócony kołnierzyk, ale zamiast zapinać go z przodu, to właśnie zrobiłam go z tyłu, żeby było taką ciekawostką. Więc to na pewno będzie fajna sukienka dla osób, dla kobiet z krótkimi włosami albo do spięcia włosów, tak? Żeby właśnie ładnie pokazać ten tył. Dokładnie. Jakiś kolczyk ewentualnie. Bardzo prościutka sukienka. Kolczyk taki lata 60. fajny albo super, tak, takiego, tak, nie? Tak, 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 tak. No i też lekka i bardzo taka przewiewna, no nie? Tak. Bardzo wygodna, krótka, ale bez przesady, fajna, taka bezpieczna długość, że tak się wyrażę, no bo wiadomo, że to nie jest wesele czy jakaś impreza rodzinna, to nie dyskoteka. Pamiętajmy o tym. Chyba, że dyskoteka. Chyba, że jest to wesele w dyskotece. Ja ogólnie bardzo lubię właśnie taki fason i to mi się właśnie lubię przy tej krótkości, długości, jak zwał, tak zwał, że ta góra jest tak odrobinę bardziej zabudowana, nie? Że nie jest takie bardzo narzucające. No i że jest to trochę od sylwetki. Tak, znowu, tak, 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 tak. Czyli tak, jeśli stawiamy na nogi, eksponujemy nogi i jeszcze tutaj są wyeksponowane ramiona, to nie obciskajmy tak się, luźniejszy fason, to też na upał jest fajniejsze, bo nie przyklejają się tkanina do ciała, same plusy. Kingunia, w ogóle umówmy się co do jednego. To jest twój kolor. Dziękuję. Foksja. Też, ale ten kolor malinowy, no po prostu wiesz, zależy też jak usta sobie zrobisz, no tak? Ale no, ten kolor jest po prostu piorunująco piękny. No ja, wiesz, przymierzają ją i brunetki, i blondynki i każda wygląda dobrze. Po prostu to jest taka malinowa czerwień, przepiękny kolor. I to jest taka sukienka moja, też dosyć popularny model, nazywam ją peleryną, mam ją w dwóch długościach, akurat ty prezentujesz tą dłuższą, bo w ogóle wybieramy też sukienkę, może warto powiedzieć, dla twojej mamki. Tak, dla mojej mamy. I tutaj od razu pokazuję wersję paskową, bo oczywiście jest też do niej pas z tej samej tkaniny. Dla kobiet, które no, muszą się przepasać, bo pękną. Jak wiemy, ja wiem, że są takie kobiety i nie ma wyjścia. Więc to jest wersja przepasana. I tutaj też ten pasek jest tak zaprojektowany, że też można go wiązać na kilka sposobów. I to była ta moja fascynacja właśnie japońska. No tak, teraz pamiętam. Tak, tak, i tak, wiesz, tak, i o, robisz sobie tutaj, to jest chyba największe zwężenie talii. Czyli szeroki i tutaj wąsko i wtedy mamy już zupełnie taką japońską stylizację. No i co jest super w tej sukience, bo niby nic takiego, bardzo prosta, no ale te rękawy. Tak, tak, to jest po prostu cały efekt, one są bardzo obszerne. Zakrywają nam ręce, ale do pewnego miejsca tylko. Wiesz, tak naprawdę jak stoisz, to te ręce właściwie czasami się nawet chowają, a dopiero jak wiesz, coś gestykulujesz, trzymasz właśnie kwiaty, nie wiem, torebkę, to dopiero widać jakby cały ten efekt. To jest takie piękne, orientalne, nie? No. I one przepięknie, przepięknie zachowują się w ruchu, w tańcu właśnie, one tak są takie powłóczyste, tak powiewają, dodają lekkości.
wiele kobiet ma właśnie też, znaczy nie taki był zamysł, bo ona generalnie jest zaprojektowana po prostu, żeby była ładną sukienką, ale wiele kobiet też ma właśnie kompleksy ze swoimi ramionami, więc tutaj ramiona są zakryte, ale jednak jest odkryta ta ładna część ręki, tak? Jest fajny dekolt. I tak też wysmukla, nie? To bardzo. Bo to po prostu nie jest ucięcie, tylko wysmuklenie. Dokładnie tak. Typowy. Bardzo prosta, ale bardzo oryginalna sukienka. Mam ją w wielu wersjach kolorystycznych, ale chciałyśmy zaprezentować taką najbardziej po prostu, powiedzmy, spektakularną wersję. No i myślę, że co, że dla twojej mamy też ten kolor chyba będzie... Tak, mama też czerwień zdecydowanie. No, piękna, prościusieńka, ale bardzo efektowna sukienka. Tak, tak. No i robi wrażenie, nie? Jest niesamowicie efektowna. Tak, totalnie. A dla dziewczyny mówię, na przykład z brzuszkiem, która nie ma kobiecej sylwetki. O, tak. I też bardzo fajnie wygląda. Tak, no. Po prostu wtedy mamy dzwonek, fason A. I jest też komfortowa dla takiego typu sylwetki, typu jabłko właśnie. Tak, tak. Która nie lubi opięcia w talii. Tak, i mówię, że masz też inną długości? Tak, mam dwie długości, mam taką, ta jest długości za kolano i jest troszkę większa gabarytowo. Okay. I mam wersję mniejszą przed kolano, która jest właśnie dla dziewczyn troszkę szczuplejszych, drobniejszych, które przez to właśnie, że ona też jest, chciałaby trochę bardziej wyeksponować nogę. Ona ma tej samej długości rękawy, prawda? Tak. O, super. To jeszcze fajnie, bo to jest taka dramatyczna, się robi wtedy proporcja bardziej, nie? Przepraszam, ci źle cię zrozumiałam. Nie. Znaczy ma takiej samej długości rękawy, jak sama jest. Okej, okay. Tak. Wiem. Bo ona jest całkowicie dzwonkiem, tak? Zależało mi na tym, żeby ona wyglądała po prostu jak stoisz, jak taki właśnie dzwonek, właśnie jakbyś miała na sobie pelerynę, dokładnie, jakby to była całość. Tak. Ale długie? A długie nie ma takich rękawów, czy też to całkiem długie? Miałam taką długą, wiesz co, ale to była przesada. To już nie na... do pokazu miałam taką suknię, co notabene mi się sprzedała ta suknia, właściwie może mogłabym zrobić taką suknię, właściwie. To też byłoby, wiesz, jakąś taką konkretną okazję, wiesz, okoliczność. Tak, ale to, wiesz co, no, moje sukienki też często kupują artystki, na przykład, które występują. No tak. Na scenę dokładnie to są fajne rzeczy. No tak, znaczy, to ten taki długi rękaw i długa. Dokładnie, pracujesz rękami, wiesz, gestykulacja przy śpiewaniu, trzymasz mikrofon. Tak. No, to troszeczkę są też inne jakby realia, wiesz, w doborze kreacji. No dokładnie. Ta jest o tyle fajna, bo jeszcze co warto powiedzieć. Bo ja ją testowałam na sobie, że ten rękaw jest na tyle długi, że on ci nie przeszkadza na przykład przy stole. To chciałam też powiedzieć. Tak, bo on się chowa za stołem. Tak. Czyli tu sobie swobodnie jakby manewrujesz, nie masz rękawa w zupie, tak? Czy tam w talerzu, czy w kieliszku. Bo on jest już na tyle długi, że po prostu on jak, tak jakbyś miała szal na sobie po prostu. Tak, bo w tym momencie często są teraz takie rękawy, tej długości rozcięcia, ale to jest typu wystawiasz łokieć na stole i to jest dokładnie, zupa, i to jest gorszy rękaw, bardziej, znaczy gorszy, fajny, ale problematyczny. Należy też o tym pamiętać, że to może stwarzać problem, tak? Tak. Natomiast to mówię, testowałam na kolacji i nie ma żadnego problemu. Można jeść. Trzeba. Trzeba jeść. Nawet trzeba, jeśli chcemy pić, to trzeba jeść. Hiszpanka. Ja wiem, że ty w ogóle lubisz tą moją hiszpankę, masz tą fuksjową. Czerwoną. To fuksjowe tło, tam jest taki druk. Tak? Ona nie jest czerwona? Nie, to jest fuksja, to jest taki intensywny róż. Dobrze. A ta hiszpanka różni się tym, że oprócz tego, że jest gładka, przez co jest bardziej trochę jeszcze uniwersalna i może rzeczywiście jest bardziej elegancka, jeśli chodzi o takie przyjęcia, to jeszcze ona jest nieodcinana, ale jest krojona też ze skosa, czyli widzisz, jest tutaj sporo miejsca. Co jest ekstra, że ona jest bardzo uniwersalna rozmiarowo, bo tu się naprawdę może zmieścić bardzo duży gabaryt, a też przy mniejszym gabarycie bardzo ładnie też okala sylwetkę. No i mamy też te paski, które służą do tego, żeby ją właśnie sobie dopasować do sylwetki, tak? I tutaj też możemy sobie albo ją przewiązać wokół i dać wiązanie z tyłu i to jest takie wtedy też rozwiązanie druhnowe, powiedziałabym, jak najbardziej. No tak, taka klasyczna wtedy jest. Możemy sobie też związać z przodu, czyli tak jak mówię, jak zawsze u mnie, że masz po prostu dużo różnych opcji. Możesz sobie króciutko też to związać, możesz sobie to schować też to wiązanie. Możesz sobie w ogóle dać jeszcze na to jakiś pasek na przykład. Ja bym na pewno jeszcze coś tutaj dodała, bo ja lubię dodatki. Albo na przykład, jeśli ktoś nie lubi zaznaczonej samej talii, to tylko wiążemy sam tył. Też mam takie dziewczyny, które w ten sposób lepiej się czują po prostu, kiedy nie mają tej talii zaznaczonej.
Jest trochę takich dziewczyn, powiem ci. Tak, oczywiście. Moja przyjaciółka właśnie też, ona mnie nie cierpi, jak cokolwiek jest. Wiesz. Tak, bo niektórzy na przykład mają, czują się wtedy jakoś tak psychicznie nawet, tak, też, wiesz, że coś ich tu opina w tym brzuchu. O, i wtedy mamy taką kolumnową formę. No, Hiszpanka to jest po prostu hiperkobiecy fason. No, ten dekolt hiszpański odkrywa moim zdaniem najpiękniejszą część kobiecej sylwetki, czyli obojczyki i ramiona. I to jest taka część, że praktycznie u każdej kobiety jest to atrakcyjna część ciała. Tak. Niezależnie od wieku, od gabarytu. Możemy też ją nałożyć w taki sposób, jeśli ktoś chce na przykład sobie zakryć jednak tą część. Albo na przykład właśnie na część oficjalną, kiedy nie chcemy być tacy wygogoleni. Zakrywamy sobie ramiona, a później na imprezkę wersja bardziej seksy. Dokładnie, dzikość. Więc to jest też fajne. No i tak jak mówię, bardzo wygodna sukienka, bardzo kobieca, dziewczęca wręcz powiedziałabym. Też to jest taki fason moim zdaniem bardzo odmładzający. Mam ją w wielu wersjach kolorystycznych, bo moje klientki uwielbiają Hiszpanki i muszę ci powiedzieć, że mam takie klientki, które biorą kilka Hiszpanek. I krótkie, długie i nawet podobny fason, tylko z różnych tkanin. No bo się super w tym czują i pięknie wyglądają. Tak, bardzo kobiece fason w sumie też bardzo wygodne, bo tutaj to wszystko jest na gumce, nic się nie wkurza, nic się nie wbija. A taki też bezpieczny, nie? Tak jak totalnie. I wiesz, co jest fajne w tej falbanie, że tak, możesz założyć biustonosz, no ja jestem dziewczyną biustonosz, ja muszę mieć biustonosz, więc do takiej rzeczy zakładam biustonosz bez ramion. No ja mam biustonosz. Ale tak naprawdę, jak sobie robiłam zdjęcia w tej sukience i ją mierzyłam, no to nie miałam akurat takiego biustonosza, więc pozowałam sobie bez. I też jest super to, bo masz falbanę, która ci zakrywa biust. Tak. Więc dla kobiet nawet, które nie mają takiego biustonosza, nawet przy większym trochę biuście, ta falbana też ci trochę zakrywa, tak? Z kolei przy mniejszym biuście troszeczkę ci przydaje tego biustu. Tak. Więc jakby to rozwiązanie też jest bardzo fajne. Tak. No i w sumie jak ktoś nie lubi też swojego dużego biustu, bo jest dużo takich kobiet, to też trochę gdzieś tam maskuje, bo ona nie serwuje, czy to nie jest taki materiał, który się tak podniesie. Dokładnie tak, dokładnie tak. I dodaje miękkości w tej części. Tak. Teraz dałam do zmierzenia tą kopkę, wersję zieloną gładką z tym len viscosa, z tą taką laminacją. Zobaczcie, jak to pięknie wygląda. Tutaj akurat mamy tą włączoną tą lampę ringa i ona tak super odbija światło i ta sukienka wygląda, jakby była ze skóry. I to jest, wiecie, taka fajna sukienka do stylizacji, bo widzicie, Kinga ma teraz takie szalone buty, właśnie świetne w ogóle, notabene. Rozmawiałyśmy o nim, że to są takie bardzo uniwersalne buty do wszystkiego tak naprawdę na wyjście. I wygląda bardzo elegancko, jakbyś sobie jeszcze dowaliła biżuterii, no to już super. A tak naprawdę z trampeczkami białymi, zupełnie sukienka do latania. Generalnie Kimbunia, którą sukienkę założysz? No myślę, że w ogóle to było tak, że weszłam i do Marty, no poglądaj się, pytam, czy masz jakieś propozycje? No tak, ta, ubierz tą, ubrałyśmy i to była pierwsza sukienka. I Marta powiedziała, przymierza dalej, ale w tej pójdziesz. Nie jestem zaskoczona. No, powiem szczerze, że słynę wśród moich dziewczyn z takiego szóstego zmysłu. I szczególnie kogoś trochę znam, ale też potrafię dużo czytać po prostu z takich właśnie nawet niewerbalnych komunikatów. I naprawdę bardzo często mi się zdarza, że wchodzi do mnie dziewczyna i przy całym bogactwie w ogóle wyboru, który się u mnie znajduje, ja jej w ogóle na twarz tak zwaną proponuję jedną rzecz. Nauczyłam się też tego, że właśnie nie daję 20 rzeczy do zmierzenia, bo wtedy jej się robi mętlik to w głowie. To zawsze jest dużo. No. Tak. I zazwyczaj szczerze to jest ta pierwsza, to jest ta pierwsza propozycja. Myślę, że to jest super wybór. Nie dość, że wiesz, to jest sukienka bardzo klasyczna. Ja ją szczerze mówiąc projektowałam z myślą o weselach. To jest dla mnie taka typowa weselna sukienka, bardzo klasyczna, z bardzo pięknej tkaniny, która właśnie mimo, że jest jasna, to zupełnie ani fasonem, ani tkaniną nie czyta się jako
potencjalna konkurencja dla ślubnej. Jest to właśnie świetna sukienka dla druhny, tudzież dla mamy na przykład młodej. No tak. Też pięknie mi się fotografowała. Jest to złoto i srebro, więc dla dziewczyny takiej jak ty, która uwielbia ten bling, już nawet nie chcę wiedzieć, jak ją jeszcze dopimpujesz po prostu dodatkami i wszystkim innym. Tego boję. Także super i myślę, że to, że właśnie ona będzie długa, to też przyda ci bardzo tej elegancji. A dla twojej mamy? Mamy dziką czerwień. Moja mama to jest lwica. I czerwony to też taki jest jej kolor, taki bardzo energetyczny, taka typowa, więc długowłosa blondynka, która lubi pokazać troszeczkę nogi. Moja mama właśnie nie lubi w długich sukniach, więc to jest fajny wybór, bo ona jest odrobinę krótsza, jest taka za kolanko, więc to nie jest nic wyzywającego za bardzo, ale jest odrobina tej nogi, jest trochę dekoltu pokazanego, ale to też nie jest nic takiego za bardzo. Natomiast panie z większymi biustami i też takie sylwetki bardziej jabłkowe świetnie czują się w takich troszeczkę wydłużonych dekoltach. Powinny szukać to bardzo by smukla też szyję i tak dalej. No i tam jest ten genialny, widowiskowy rękaw, który oprócz tego, że jest widowiskowy, to też po raz kolejny bardzo wysmukla tą rękę, no nie? Także mamy czerwień i mamy beż. Taki krem trochę ze złotem i srebrem. Super, nie mogę się doczekać, jestem bardzo, bardzo podekscytowana. Bo zawsze, wiesz, to jest tak, że też ja widzę dziewczynę, jak ona mierzy, to zazwyczaj jest w takim swoim make-upie, jakby bez tych wszystkich dodatków i wszystkiego. Tak. A potem bardzo dużo dziewczyn mi wysyła zdjęcia właśnie ze ślubów i z weseli. To jest taka też bardzo fajnie dla mnie ekscytująca część, no bo widzę ją w tym pełnym rynsztunku, a ja doskonale wiem, że stylizacja, make-up i w ogóle wizaż, no potrafią wszystko zmienić. Jasne. Więc to jest bardzo ważne. Także super i mam nadzieję, że to będzie w ogóle niezapomniany wieczór dla ciebie. Także ja tylko mogę bardzo podziękować mnie swoim mojej mamy. Dzięki, kochana. To była przyjemność. Wzajemnie. Oczywiście gadamy od 18 godzin non-stop. Będziesz wpadać częściej? Oby. Super. Także jeżeli macie ochotę na jakąś większą ilość materiału z Martą, dajcie znaka. My dziękujemy już dzisiaj za uwagę i za oglądanie. Zapraszamy do butików Marty. Oczywiście wszystko będzie w opisie. Wszystkie Instagramy, adresy i tak dalej, postaramy się podlinkować poniżej. I cóż, dziękujemy bardzo za oglądanie. Do zobaczenia. Pa! Zostaw lajka. Ciebie to nie zaboli, a mnie da dużo szczęścia. Dzięki, pa pa!